Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że po długiej, długiej przerwie mogę znowu być w Podkowie Leśnej. Tydzień temu miałem przywilej służyć w warszawskim zborze, którym jesteśmy członkami od 1994 roku. I stamtąd przywożę wam pozdrowienia, chociaż to tak blisko, ale przecież jesteśmy jedną Bożą rodziną. Należymy do naprawdę cudownego, wspaniałego Boga. Chociaż świat nieraz, a nawet i świat chrześcijański, nieraz przedstawia go w bardzo fałszywy sposób. Dlatego też, tak jak przed chwilą było powiedziane, On chce, abyśmy rzeczywiście byli za każdy dzień, za każdą chwilę, za każdy dar, który jest darem, a my często przyjmujemy je jako coś naturalnego. Sam fakt, że budzimy się rano, że rozpoczynamy nowy dzień. Iluż ludzi się nie obudziło? Iluż ludzi już nie mają kolejnego dnia dla przeżycia? Czy potrafimy być Bogu wdzięczni za to wszystko, czym On nas obdarza? Nie dlatego, że musimy. Nie dlatego, bo nam nakazano. Nie dlatego, no bo tak trzeba, bo nie wypada inaczej. Ale to jest po prostu w nas. Nie może być inaczej. Prośmy naszego Pana, aby On sprawił w naszym życiu to, czego my sami naprawdę nie jesteśmy w stanie zrealizować. Prawość a zaufanie. Czymże jest prawość? Co to znaczy być prawym człowiekiem? Nie prawicowym, prawym. Prawym po Bożemu. Jakie są implikacje, jakie są następstwa, jakie są konsekwencje tej prawości w życiu człowieka w kwestii zaufania? Zaufania do Niego, zaufania do Boga, zaufania między sobą. Muszę wam powiedzieć, że żyjemy dzisiaj w zwariowanym świecie. Już nikt do nikogo nie ma zaufania. Nie mówię tylko o polityce, która jest bardzo często brudna. Nie mówię o społeczeństwie, w którym żyjemy. Ale czasami nawet i w naszym życiu, w życiu Bożego Kościoła. Tak trudno zaufać drugiemu człowiekowi. Tak trudno prostolinijnie akceptować jego działanie. Bo w naszych myślach nieraz powstaje odczucie, no nie wiemy, jakie on ma motywacje, jak i co on po prostu planuje, mówiąc to, robiąc to, jaką ma agendę. Może się mylę, ale pomyślmy, czy nie jest to nieraz problem w naszym życiu. Czy nie jest to problem również i w Kościele, w naszych rodzinach, w naszych domach. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz teksty, które były czytane przed chwilą. Teksty dla mnie niesamowite. Z Ewangelii Jana 14 rozdziału i tam wiersze 29 po 31. Tym razem przeczytam je z Biblii Tysiąclecia i podwójnie Biblii Gdańskiej, aby jedną szczególną myśl wyłuskać z tego tekstu. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie,
że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd. A Biblia Gdańska, szczególnie tą środkową część przeczyta, mówi: albowiem idzie książę tego świata, a we mnie nic nie ma, ale iżby poznał świat, że miłuję Ojca, a jak mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcież, pójdźmy stąd. Chrystus Pan mówił te słowa tuż przed Golgotą. Wiedział, że już za niedługo dojdzie do decydującej walki, decydującego ataku ze strony księcia tego świata. Ale to, co Chrystus Pan mówi do swoich uczniów, jest niesamowite. Mówi Biblia Warszawska: ale nie ma on nic we mnie. Biblia Tysiąclecia mówi: nie ma on jednak nic swego we mnie. A Biblia Gdańska mówi: albowiem idzie książę tego świata, a we mnie nic nie ma. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas? Jakie to ma znaczenie w planie zbawienia? Nie chciałbym zbyt głęboko teologicznie podchodzić do tego tekstu, bo wiem, że on dla niektórych jest dużym problemem. Bo stwierdzenie Chrystusa Pana, że książę tego świata, niczego nie ma w nim, własnego w nim, jest zazwyczaj odczytywane, że w Jezusie Chrystusie nie było żadnych wewnętrznych skłonności do grzechu. I tutaj powstaje dla niektórych problem. Jak mógł być naszym wzorem, przykładem pokonaniu grzechu, jeżeli nie miał skłonności do grzechu, a my przecież te skłonności wewnętrzne do grzechu mamy. Ale nie powinniśmy w tym miejscu zapomnieć, że Chrystus Pan był drugim Adamem. Tak mówi Pismo Święte. A czy Adam, stworzony przez Boga na jego obraz i jego podobieństwo, miał skłonności wewnętrzne z siebie, skłonności do grzechu? Oczywiście, że ich nie miał. On mógł być kuszony tylko z zewnątrz. On był doskonały, stworzony na obraz i podobieństwo Boże. On był istotą wolną. Mógł zgrzeszyć i zgrzeszył. Mówię o Adamie. Ale nie miał wewnętrznych skłonności do grzechu. Chrystus Pan przecież, gdy rodził się jako małe dziecię, już przed jego urodzeniem wypowiedziano te dobrze znane nam słowa, że to, co się narodzi z Maryi, będzie święte. Czy ktokolwiek z nas, przychodząc na ten świat, nawet te małe dzieci kilka lat temu, a my trochę starsi kilkadziesiąt lat temu, czy o nas można byłoby powiedzieć, że przyszliśmy na ten świat jako święci? Dawid, gdy rozmyślał nad tym, w jednym z swoich psalmów napisał: w grzechu poczęła mnie matka moja. To nie oznacza, że prowadziła grzeszne życie jego matka, albo może urodziła go w nieprawy sposób. Ale po prostu jest stwierdzeniem, że wszyscy przychodzący na ten świat rodzimy się w grzechu, z naturą grzeszną. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A jednak Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat jako nasz Stwórca, jako nasz Bóg, jako nasz Zbawiciel, jako nasz Pan, jako najlepszy przyjaciel, On żyjąc tutaj życiem ludzkim na tej ziemi, stwierdził: idzie książę tego świata, ale nic we mnie
swojego nie ma. Drodzy, gdy tak czytałem tą historię, a właściwie te słowa Chrystusa Pana, ciągle wracała mi myśl, czy my nie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji tuż przed finałem, tuż przed powrotem Chrystusa Pana, kiedy Książę tego świata zrobi wszystko, aby nawet zwieść wybranych. I chociaż nikt z nas nie może powiedzieć za Chrystusem Panem, że w nas, w naszym wnętrzu nie ma niczego, co nad czym mógłby się zatrzymać zwodziciel, bo ciągle mamy grzeszną naturę. Nie musimy grzeszyć, co prawda, ale ciągle różne pokusy nie z zewnątrz, ale często z nas samych przychodzą w naszym życiu i musimy z nimi walczyć. I tak jak Jezus Chrystus, który przez ścisłą, doskonałą łączność z swoim Ojcem mógł odeprzeć każdy atak Lucyfera, tak my jako ludzie żyjący w dużo trudniejszych warunkach, bo jako istoty grzeszne, z natury grzeszne, niekoniecznie muszące grzeszyć, jeżeli nie będziemy żyli w szczególnej łączności z tym, który jest naszym Bogiem, jeżeli nie pozwolimy Duchowi Świętemu w każdej chwili naszego życia, aby kierował naszym życiem, jeżeli odrzucimy działanie Bożej łaski, to zwycięstwo po prostu jest niemożliwe. Sami na pewno tego nie osiągniemy. Chrystus Pan jest nie tylko naszym Zbawicielem, bo On nie tylko umarł za nas na krzyżu Golgoty, abyśmy my, przyjmując to, co uczynił dla nas, mogli stać przed Bogiem jako osoby usprawiedliwione, ale On chce, aby ta łaska przebaczająca była również łaską nauczającą nas, zmieniającą nas, czyniącą nas coraz bardziej i bardziej podobnymi do tego, który jest naszym wzorem, który jest naszym wspaniałym Bogiem. Jezus Chrystus w swych intencjach, w swych myślach, w swych uczuciach, w swych motywacjach, w swych słowach, czynach był po prostu jedno. Nie było żadnego rozdźwięku pomiędzy tym, co myślał, co mówił, co czynił. Przypomina mi się pewna historia sprzed wielu, wielu, wielu lat. Podczas pewnej rozmowy duszpasterskiej w jednym ze zborów, w którym pracowałem, z osobą, która pełniła bardzo zaszczytną funkcję w tym zborze. Musieliśmy porozmawiać otwarcie, szczerze. Daj Boże, abyśmy zawsze szczerze rozmawiali. I w pewnym momencie ta osoba mówi: bracie, pastorze, ja muszę ci coś powiedzieć. Ja często po prostu zupełnie co innego myślę, co innego mówię, a jeszcze co innego robię. I dlatego tak jest. I dlatego tak jest. Myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu tego doświadczył. Nawet bezwiednie, nawet będąc nieświadomymi, mogło się to zdarzyć w naszym życiu. Ale Bóg chce, abyśmy rzeczywiście byli całkowicie spójni w swych myślach, uczuciach, woli, działaniu, a jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pozwolimy, aby Chrystus Pan przez Ducha Świętego mieszkał w naszym życiu, w naszych myślach, w naszych uczuciach, w naszych sercach, we wszystkim, co czynimy.
abyśmy mogli oddawać Jemu chwałę, Jemu cześć. Nie dlatego, aby sobie kupić, zdobyć zbawienie, ale po to, aby być przygotowanym do wiecznego życia. Bo zbawieni już jesteśmy. Otrzymaliśmy bilet do nieba, przyjmując zbawienie oferowane nam przez niebo, przez krzyż Golgoty. Ale ten czas, który od tego momentu przeżywamy, jest czasem, w którym Bóg chce nas przygotować, abyśmy mogli stanąć przed Jego obliczem. Dlatego też, jak jeden z wielkich przywódców tego świata, nie będę wymieniał jego imienia i nazwiska, wypowiedział takie ciekawe słowa, chociaż on je odnosił przede wszystkim do ludzi, których angażował do swojej firmy, do swojej pracy, ale myślę, że jest w nich bardzo głęboka myśl. Mówi on tak: angażując ludzi, zwracam uwagę na trzy rzeczy. Pierwszą jest prawość, drugą inteligencja, trzecią zaś wysoki poziom energii. Jeśli jednak nie masz tej pierwszej, pozostałe dwie cię zabiją. Inteligencja i ogromna energia życia, która zazwyczaj jest w życiu młodych ludzi, może już takich jak ja, niekoniecznie. Ale to, co on w tym ostatnim zdaniu mówi, jest zastanawiające. Gdy tak myślałem nad tym, moje myśli pobiegły gdzieś tam w przestrzeń kosmosu. Wtedy, kiedy Lucyfer, nosiciel światła, został powołany do istnienia, był jedną z najwspanialszych istot. Moglibyśmy powiedzieć najinteligentniejszą, obdarzoną wszystkim, co mógł posiadać. Ale gdy zabrakło pewnego dnia prawości, to ta energia, którą posiadał i inteligencja, która była mu dana, spowodowała, że stał się wrogiem Boga. I ciągle z nim mamy problemy. Myślę, wiele przykładów można byłoby przytoczyć w tej kwestii z życia, jak to ludzie nieraz niesamowicie inteligentni, niesamowicie posiadający energię życia, ale nie mający prawości, jak ich ścieżki życia wyglądały. To niebezpieczeństwo groziło i grozi każdemu z nas. Dlatego też prośmy naszego Pana, abyśmy przede wszystkim mogli należeć do grona ludzi, o których Bóg powie, że jesteśmy ludźmi prawymi. Pozwólcie, że przytoczę pewien przykład z życia sportu. Paweł, apostoł, często lubił używać takich porównań. W tym miejscu postaram się skorzystać z tych jego rad. Było to w 2005 roku, całkiem dawno temu. Odbywała się kolejna runda tak zwanego Italian Masters, czyli zawodów tenisowych, jeżeli tak mogę powiedzieć. I dwóch zawodników wyszło na kort. Był to Andy Roddick i Fernando Verdasco. Verdasco serwował po raz drugi. A była to piłka meczowa dla Andiego. I ten drugi serw znalazł się poza linią. Sędzia ogłosił koniec meczu. Verdasco podszedł do siatki, chciał gratulować Andiemu Roddickowi, ale ten nie zgodził się z werdyktem sędziego. Poprosił go, pokazał mu, że piłka uderzyła po stronie boiska.
że było trafienie, że to on przegrał, a nie jego przeciwnik. I o dziwo okazało się, że sędzia zgodził się z zdaniem, opinią, zresztą widział miejsce, gdzie pozostawiła piłka jakieś małe zagłębienie i przyznał punkt przeciwnikowi. Mecz toczył się dalej i historia mówi, że Andy Roddick ostatecznie przegrał ten mecz. Jak myślicie, żałował tego? No przecież działał na swoją niekorzyść. Powinien po prostu zgodzić się z decyzją sędziego, powiedzieć, okej, wygrałem, idę dalej. Ale drodzy, mimo że on przegrał ten mecz i został wyeliminowany z dalszych rozgrywek, to jak ktoś napisał, wygrał coś dużo bardziej ważnego. Wygrał wiarygodność, wygrał zaufanie. Prawość, wiarygodność i zaufanie to elementy, które tak ściśle łączą się z sobą. Czymże więc jest prawość? Jakbyśmy ją określili, co to takiego jest w naszym życiu? Być może potrafilibyśmy podać wiele różnych cech, które tą prawość sumują. Ale czy zgodzicie się, że tak jak dla większości ludzi, prawość to przede wszystkim uczciwość. Uczciwość. No tak, wydaje się, to jest takie naturalne. Być uczciwym w każdej sytuacji. Ale czasami bywa tak, że nawet wtedy, kiedy mówimy prawdę, mówimy ją w taki sposób, że wywieramy zły wpływ, a to jest nieuczciwe. Czy zastanawialiśmy się nad tym? Czy mamy świadomość, że nieraz nawet głosząc prawdę, przedstawiając prawdę, wydaje się, żyjąc tą prawdą, a jednak dajemy wrażenie jakiejś nieuczciwości. Myślę, że najlepszym przykładem, biblijnym przykładem tego typu postępowania byli ludzie, o których w czasach Chrystusa Pana mówiono, że byli jednymi z najbardziej sprawiedliwymi ludźmi. Byli to faryzeusze, byli to nauczeni w piśmie, którzy przecież tak skrupulatnie, tak dokładnie przestrzegali Bożą wolę, Boże prawo. Nawet powiedziano o nich, a właściwie sam Chrystus Pan, że byli jednymi z najlepszych misjonarzy, którzy potrafili przemierzać lądy i morza, aby zdobyć jednego zwolennika. Już nawet nie będę kończył, jak ten tekst mówi. Że czynili go naprawdę nie dzieckiem Bożym, ale czynili go kimś, kto był naśladowcą diabła. Jak to możliwe? Wiecie, czytając tego typu teksty, nieraz zadaję sobie pytanie, jak to jest w moim życiu, jak to jest w naszym życiu, jak wierzymy w Bożym Kościele, czy naprawdę nie ma rozdźwięku w naszym życiu pomiędzy tym, co mówimy wcześniej, co myślimy, co czynimy, czy jest pełna spójność w naszych charakterach. Powiecie, no tak, ale jesteśmy ludźmi grzesznymi i z tego powodu te rozdźwięki ciągle się pojawiają. Ale Chrystus Pan jest dla nas wzorem. Dlatego też On może nam pomóc, aby tak nie było. Jak Albert Einstein powiedział, ten, kto mija się z prawdą
w sprawach drobnych. Nie można ufać w sprawach poważnych. Uczciwość, spójność, brak rozdźwięku między intencjami, motywacjami a postępowaniem. To takie istotne i ważne w naszym życiu, szczególnie chrześcijańskim życiu, rodzinnym życiu, małżeńskim życiu, abyśmy naprawdę z Bożą wolą mogli postępować prostolni linię, aby być coraz bliżej tego momentu, aby móc powiedzieć tak, jak powiedział Chrystus Pan, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Czy jest to możliwe, aby rzeczywiście Bóg w nas ukształtował na nowo swój obraz i swoje podobieństwo? Paweł w liście do Efezjan 2 rozdziale mówi, że przecież zbawienie, które stało się naszym udziałem dzięki Bożej łasce, zostało dokonane po to, abyśmy stworzeni do dobrych uczynków żyli ku Jego czci i ku Jego chwale. Kiedy żył jeszcze Gandhi, nieraz ludzie zadawali mu pytania, dlaczego? Dlaczego ty nie jesteś chrześcijaninem? Przecież sam powiedziałeś, że wzorujesz się w swoim życiu na kazaniu na górze. Prawdy tam przedstawione realizujesz w swoim życiu. Dlaczego więc nie jesteś chrześcijaninem? Wtedy miał powiedzieć bardzo mocne słowa. Wy, chrześcijanie, mówicie, że jesteście zbawieni, ale wyglądacie na bardzo mało zbawionych. Jeżeli rzeczywiście on powiedział te słowa, a raczej tak, to i dzisiaj powinniśmy zadać sobie pytanie, jak to naprawdę jest w naszym życiu. Kiedy poproszono go, aby przemówił ostatecznie w Izbie Gmin w Anglii, większość była bardzo, bardzo sceptycznie nastawiona do tej osoby, do Gandhiego. Ale kiedy w końcu zaczął przemawiać i przemawiał 2,5 godziny bez żadnych notatek, to gdy zakończył, to zgotowano mu owację na stojąco. A jeden z uczestników tego spotkania podszedł do osobistego sekretarza Gandhiego i zapytał, jak to jest możliwe, że ten człowiek po prostu ma taki niesamowity wpływ na ludzi. Jego sekretarz Mahadev Desai powiedział, Gandhi to samo myśli, czuje, mówi i robi. Nie potrzebuje notatek. Ja ich, jak widzicie, potrzebuję. Panowie i ja myślimy jedno, czujemy drugie, mówimy trzecie, a robimy czwarte. Dlatego potrzebne nam są notatki, aby się czasem nie pogubić. Niesamowite wyzwanie. Pomyślmy, jak to jest naprawdę w naszym życiu. Kolejną cechą prawości to pokora. Czy naprawdę wiemy, czym jest pokora w naszym życiu? Prawdziwa pokora. Czy mamy świadomość, że stawianie drugiego człowieka wyżej od siebie, stawianie zawsze, zawsze na pierwszym miejscu Boga jest wyrazem prawdziwej pokory. Ale jak to często bywa w naszym życiu, mówimy, ale ja uważam, że tak powinno być, ale ja uważam, że tak jest najlepiej. Ja uważam, że tak powinno być. Ja uważam.
Pójdźcie do mnie wszyscy, powiedział Jezus, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Przeciwieństwem pokory jest arogancja, jest pycha, jest wybujałe ego, stawianie zawsze na swoje zdanie, swoje przekonanie, swoją słuszną drogę. Ale w drodze zbawienia jest to niemożliwe, aby to osiągnąć. Uczciwość, spójność, pokora. Może jeszcze powinienem wspomnieć o odwadze. Czy jesteśmy ludźmi odważnymi? Nie zarozumiałymi, nie pewnymi siebie, ale ludźmi naprawdę odważnymi w podejmowaniu nieraz trudnych decyzji. Jak brat Dawid mówił tutaj w pierwszej części nabożeństwa, aby mówić zawsze prawdę, mówić zawsze wszystkie fakty, wszystko, z czym się po prostu na przykład nasze zatrudnienie łączy. Czy jak to było powiedziane, czasami ludzie po prostu mówią, nie, ja przemilczę pewne sprawy, po prostu w odpowiednim momencie dopiero o tym powiem. Ale to nieraz może być rzeczywiście nieuczciwe względem tego pracodawcy, nieuczciwe względem tych, którzy po prostu chcą prowadzić z nami wspólne interesy i tak dalej. Dlatego też odwaga stawia czoło twardym faktom, by domagać się odpowiedzialności, by czasami nawet i rzucić pracę, jeżeli kłóci się ona z zasadami naszego chrześcijańskiego życia. Odwagi nieustępliwości, by rok po roku stawiać czoło swoim pokusom i słabościom, stale odrzucając ludzkie ograniczenia. Helen Keller kiedyś tak powiedziała: unikanie niebezpieczeństwa na dłuższą metę nie jest bezpieczniejsze niż wystawianie się na nie. Życie jest albo odważnie przeżywaną przygodą, albo niczym. Prośmy naszego Pana, abyśmy tak jak On powiedział w tych słowach, które czytaliśmy na wstępie, że oto idzie książę tego świata, ale we mnie nic swego nie ma. Abyśmy, gdy zbliżamy się coraz bardziej do dnia, kiedy On jako nasz Pan, nasz Zbawiciel powróci, jako Król Królów, Pan Panów, abyśmy mogli stawić czoło dzięki Jego łasce, dzięki mocy Ducha Świętego, wszystkim przeciwnościom, pokusom, trudnościom, które staną na drodze naszego życia. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy pozwolimy Bogu, aby On ukształtował nas od wewnątrz. Aby to, co dzieje się na zewnątrz naszego życia, wypływało w pełni z tego, czym żyjemy w naszym wnętrzu. Ponieważ, jak mówi Paweł w liście do drugim, do Tymoteusza, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. A psalmista w 23 psalmie, wierszu 4 stwierdza: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Dziś jest czas, abyśmy uświadomili sobie po raz kolejny w naszym życiu, że wszystko jest możliwe w życiu nawet z natury grzesznego człowieka. Nie osiągniemy świętego ciała, otrzymamy je dopiero przy przemienieniu, ale
nasz duch może być całkowicie odrodzony, odnowiony, ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże. Jak napisze Paweł w liście do Filipian, 4 rozdziale, 13 wierszu, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Tego życzę z całego serca wam i sobie. Amen.